Witam Was serdecznie na Overdrive Fan Studio. W tym materiale będziecie mogli posłuchać moją odpowiedź na pomysł Xantypa, na ten beat, który zapodał do tego konkursu o czarną strzałę, a ja to zagram na tej czerwonej strzale. Tak w ogóle to powiem Wam tylko parę rzeczy. Całość jest nagrana przeze mnie tak naprawdę na dwa ślady, na dwie ścieżki. Pierwszy to jest linia basu, która będzie sobie w małym okienku gdzieś tam się wyświetlała. Natomiast cała linia gitar to jest jedna tylko i wyłącznie ścieżka. Nie chciałem tam kombinować jakieś nakładki, cuda i tak dalej. Chciałem wszystko Wam wykonać na żywo. Dlatego też posiliłem się tym oto urządzeniem, czyli looperem. Zobaczycie, jak zagram jedną partię, ona się potem zdubluje, dogram drugą, trzecią, potem wykorzystam kolejną z nich, którą tam nagrałem i wszystko tak naprawdę będzie zagrane tutaj bezpośrednio przy Was. Co prawda miał to być motyw punkowy, ale jak usiadłem z gitarą, zacząłem się bawić bez włączania jakiegokolwiek efektu na czystym kanale, tak mi się spodobało to, co wymyśliłem, że stwierdziłem, nie robimy punka, robimy sobie nie wiem co. Napiszcie, jaki to jest według Was styl. Ale serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tego, co wymyśliłem już w tej chwili. Mam nadzieję, że Wam się to, co wymyśliłem, podobało. Dziękuję serdecznie Xantypowi jeszcze raz za zorganizowanie tego wspaniałego konkursu. Dziękuję wszystkim. Właściwie pozdrawiam wszystkich konkursowiczów, tych, co brali udział, wszystkich fogowiczów, wszystkich subskrybentów. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zapraszam Was serdecznie do subskrypcji oraz do zobaczenia innych ciekawych materiałów, które są na kanale. Oprócz testów gitarowych są również jakieś porady, materiały muzyczne, materiały śmieszkowe. Również także na pewno dla Ciebie również coś ciekawego się znajdzie. A ja się jeszcze raz cieszę. Świetna inicjatywa, Xantyp. Po raz kolejny Ci dziękuję. Do zobaczenia na jakimś naszym spotkaniu, które tam planujemy od jakiegoś czasu. I Was zapraszam do śledzenia jeszcze raz tego kanału. Dzięki serdeczne. Granie w tym projekcie było dla mnie ogromnie satysfakcjonujące. Dzięki serdecznie. Cześć i pa!